Siemaneczko moi drodzy, dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Michał Okoń. Dawno go nie było na kanale, ponieważ miał półtorej roku przerwy i przez półtorej roku Michał zdobył 5 kg czystej masy mięśniowej. Jest to bardzo duży efekt, oczywiście zdążył wygarnąć bardzo dużo medali. No i szykujemy się dzisiaj do nagrania filmiku, ponieważ niedługo, dokładnie w lutym 2020 roku, będą debiuty oraz cały sezon wiosenny. I dzisiejszym tematem zajęć będzie nauka pozowania. Chcę Wam pokazać kilka patentów, jak pozować, nauczę Was pozować, na co zwracać uwagę, jakich błędów nie popełniać i wszystko, co z tym związane. Także moi drodzy, lecimy. Moi drodzy, podstawową pierwszą pozą, którą musicie mieć opanowaną do perfekcji, jest to pozycja tak zwanego line-upu. Stań proszę Michał w pozycji line-up. Zobaczcie, jak ta pozycja wygląda line-up. Ona wygląda następująco, także mamy na maksa, ile tylko dacie radę, wciągacie brzuch do granic możliwości, żeby ta talia była jak najwęższa. Robicie płytkie oddechy, żeby brzuch Wam co chwilę nie wyskakiwał do przodu, ani się nie cofał, tylko ma być cały czas wąska talia. Co napinamy natomiast? Nie napinacie za bardzo mięśni brzucha, bo nie ma jak ich napiąć, bo w tym momencie one są rozciągnięte. Natomiast napinamy łapy i teraz chodź, podejdziesz, Iwona, pokażesz dwie rzeczy. Popuść ręce, znaczy trzymaj ręce w tej samej, tylko poluzuj bicepsy, tricepsy. I teraz napnij bicepsy, tricepsy. Widzicie? Jest minimalna różnica pomiędzy napiętą ręką, a nie napiętą ręką. To mamy napięte. Najszersze grzbietu nie są napięte, tylko są rozciągnięte. Przez co mamy literę V, jak widzicie. Kolejna sprawa to Michał, zobaczcie tutaj, zrób tutaj zooma. Michał stoi na lekko zgiętych stawach kolanowych. I tak jakby nogami chciał rozchylić nogi na boki. No, tymi nogami szura tak jakby do przodu, przez to mięsień czworogłowy jest mocno napięty. Michał oczywiście jest w tym momencie na roztrenowaniu i nie ma super definicji, ale normalnie by tutaj w tym momencie były prążki, szczególnie na głowie prostej mięśnia czworogłowego uda. I słuchajcie, ta poza jest obowiązkową pozą, szczególnie jeżeli startujesz w kulturystyce klasycznej. Dlaczego? Dlatego jeżeli startujesz w kulturystyce klasycznej, no to wyjdzie przykładowo 30 zawodników i sędzia Was ustawia w drugiej linii startowej. Czyli w takiej pozycji line-upowej musisz czasami stać 20 minut. Więc jeżeli są 3 miesiące przedstartowe, to Ty musisz być przygotowany na 20 minut albo i nawet więcej stania w takiej pozycji. Jest to napięcie izometryczne. Jeżeli tego nie przetrenujesz na 3 miesiące przed zawodami, tylko zaczniesz to trenować przykładowo na tydzień przed zawodami, no to niestety nie będziesz w stanie wytrwać na scenie dłużej niż 2-3 minuty i za chwilę będziesz popuszczał i po temacie, bo nie będziesz przygotowany podczas pozowania. Kolejny patent, który Wam pokażę, to zobaczcie tutaj. Mamy linię startową. To jest linia startowa. I linię startową możemy wykorzystać na maksa. I tutaj możecie mieć pewną przewagę nad rywalami. Chodź pokażę bliżej. Zobaczcie, mamy linię startową. I teraz, żeby ją wykorzystać na maksa, jeżeli sędzia wywoła Cię do pozowania, bo bierze 6 do pozowania, to Michał stanie centralnie koniuszkami palców na linii startowej, a nawet możemy delikatnie nagiąć zasady, o ile się oczywiście nie czepi sędzia prowadzący, możemy tymi palcami delikatnie wyjść nawet poza linię. Tutaj Michał, zobacz, o, tutaj dokładnie. Tak sobie stanąć, chyba że sędzia zwróci Ci uwagę, proszę się cofnąć. No to wtedy Michał się cofnie do granic możliwości linii startowej, bliżej, jeszcze do samego końca. O tutaj, o właśnie. I to jest na full wykorzystana linia startowa. Dzięki temu, jeżeli Ty stoisz tutaj, a drugi zawodnik stoi o tutaj, albo trochę bliżej nawet, no to zyskujesz nad nim jakieś 10-15 cm przewagi. I ma to duże znaczenie, ponieważ sędziowie nie stoją od Ciebie metr, tylko siedzą kilka metrów dalej i poniżej Ciebie. Jeszcze kolejna uwaga, jeżeli chodzi o pozycję line-up.
Jeżeli stoimy w pozycji line-up, to jesteś minimalnie pochylony do przodu, ale minimalnie dosłownie, nie pochylaj się strasznie do przodu. A dlaczego trzeba się pochylić do przodu? Dlatego, że scena jest wysoka, a sędziowie siedzą niżej, więc sędziowie cię widzą z pewnej perspektywy. Zatem ty musisz się troszeczkę pochylić do przodu, żeby twoja sylwetka była idealnie widoczna. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycję line-up. I słuchajcie, napinamy się w pozycji line-up na około 70% swoich możliwości, bo jeżeli napniesz się na 100% swoich możliwości, napnij się na 100% swoich możliwości na line-upie, zobaczcie na nogę Michała, zobaczcie na nogi Michała, co się dzieje. Zrób zooma, widzisz? Zrób zooma. Widzicie, jak drgają? Zaczynają drgać. Mimo, że Michał jest i tak przygotowany, bo miał okres startowy niedawno za sobą, a i tak noga zaczyna mu drgać. Dlatego na około 70% swoich możliwości napinamy się w pozycji line-upowej. No dobra, no to przechodzimy do pozycji obowiązkowych. Pierwszą pozycją, którą usłyszycie, właściwie komendą, którą usłyszycie od sędziego prowadzącego, będą to bicepsy przodem. Michał, pokaż proszę bicepsy przodem i zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to następująco, że łokieć, jak widzicie, jest troszeczkę wyżej niż obręcz barkowa. Dzięki temu biceps będzie ładniej nam się prezentował. W tej pozycji również robimy bardzo płytkie wdechy i wydechy. Klatka nie jest napięta. Zobaczcie, klatka jest luźna, ponieważ nie damy rady jej napiąć. Najszersze grzbiety są rozciągnięte, daje nam to literę V. I teraz zobaczcie, jak Michał stoi. Popatrz, zrób zooma takiego na nogi. Zobaczcie, że Michał głównie stoi na nodze prawej, lewej, a podpiera się na nodze prawej. Także on jest nieco przechylony na jedną stronę. Drugą opcją pozowania, jeżeli będziesz korzystnie w niej wyglądał, to możesz stanąć razem, złącz Michał nogi razem. Jeszcze węziej, stań wąsko. Zrób przeprosty w stawach kolanowych. Przeprosty, całkiem. I można w takiej pozycji też stać. I pytanie, w której pozycji ty będziesz wyglądał lepiej, tą pozycję sobie wybierzesz. My z Michałem zdecydowaliśmy już w poprzednich latach, że korzystniejszą pozycją jest dla Michała ta pozycja, dlatego że podobnie tak jak u mnie, kiedy ja startowałem w zawodach, w pozycji, kiedy miałem nogę wystawioną na zewnątrz, bardzo ładnie u mnie było widać mięsień krawiecki, który wychodzi przy szlifie maksymalnej formy. Zrób jeszcze raz bicepsy przodem. Zobaczcie, o, tak to wygląda i trzymamy i znowu mniej więcej na około 70% się napinamy, bo jak mocniej się napiesz, to znowu ręka zacznie ci się po prostu telepać. A jeżeli jesteś na odwodnieniu, to wyobraź sobie, że to jest jeszcze bardziej wzmożone. I to jest pierwsza pozycja obowiązkowa, którą usłyszycie. Drugą pozycję obowiązkową, którą usłyszycie, to jest pozycja najszersze przodem. Stań Michał w pozycji najszersze przodem. Zobaczcie, na czym ona polega. Ona polega na tym, że mamy jak najbardziej rozciągnąć mięsień najszerszych grzbietu, żeby zyskać literę V. Klata jest napięta na ile tylko potraficie, bo klata będzie napięta, jeżeli byśmy mieli rękę przywiedzioną na maksa w tą stronę, ale niestety nie mamy ręki tak przywiedzionej w tą stronę, tylko rękę mamy odwiedzioną, więc ciężko jest napiąć klatę, ale mimo wszystko Michał stara się napiąć klatę na tyle, na ile potrafi. Oczywiście vacuum pose, czyli brzuch wciągnięty na maksa, ile tylko potrafimy, bardzo płytkie wdechy i wydechy. I kolejną rzeczą, o której często zawodnicy zapominają, to jest zapominanie o napinaniu bicepsów i tricepsów. Popuść teraz bicepsy i tricepsy. Popuść. Zobaczcie. A teraz je napnij. Widzicie? One zwiększyły swój gabaryt. Michał co prawda nie ma dzisiaj formy startowej, bo skończył starty niedawno i podskoczyła mu waga, jest mocno nawodniony, także tego teraz super nie widać, ale gwarantuję wam, że gdy będziecie w formie startowej, no to napięcie łap dużo wam doda, a zawodnicy często o tym zapominają, dlatego łapy muszą być po prostu napięte. Następna pozycja, którą usłyszycie, to będzie klatka piersiowa bokiem. I teraz zobaczcie, o co chodzi z klatką piersiową bokiem. Pierwsza rzecz. Stajemy
przy linii startowej na maksa, nawet na linii startowej, żeby ją wykorzystać na maksa, choć tutaj po prostu zrobisz zooma dużego, bo ja muszę coś pokazać, tą nogę dostawiamy mniej więcej na 2/3 wysokości. O! I teraz po co nam jest potrzebne takie ustawienie? Po to, żeby, zobaczcie, ta noga, kolano nogi prawej wypchnęło mięsień dwugłowy. I ta noga, słuchajcie, tak naprawdę pokazuje swój gabaryt dzięki rozpłaszczeniu i rozciągnięciu tej nogi. Mało tego, noga tylna wystaje jeszcze bardziej, bo gdybyśmy mieli równe nogi, to wydawałoby się, że mamy małe nogi. Natomiast jeżeli zrobimy taki patent, to gabaryt nóg optycznie wydaje się po prostu być większy. I to jest dobry manewr. Czyli ta noga wypycha dwugłowy na zewnątrz, dwugłowy jest rozpłaszczony i dzięki temu możemy sobie już mieć pozycję przy nogach. Co z łydką? Łydka jest napięta. Stajemy na maksa na palcach, na drugiej nodze stajemy stabilnie, na trzech punktach podparcia. Tutaj stoimy tylko na palcach i łydka jest dopięta i szczególnie u Michała bardzo fajnie była pocięta łydka, więc wręcz niewiarygodnie była pocięta łydka. Jest to jeden z bardzo dużych atutów Michała, ponieważ bardzo ładnie oddzielał się mięsień brzuchaty od mięśnia płaszczkowatego i dwie głowy mięśnia brzuchatego, sorry, no dobrze, brzuchatego były bardzo mocno pocięte. To był cholerny atut Michała i miał przewagę nad resztą zawodników. Dobra, teraz co do góry. Podejdź z tej strony tutaj i napnij teraz klatę. Zobaczcie, na czym polega ta pozycja klaty. Ten bark jest wyrzucony na zewnątrz, widzimy? Natomiast ten bark jest przywiedziony na maksa, ile się da, po to, żeby tą klatkę piersiową, tą część strony wepchnąć jak najbliżej środka. Dzięki temu tutaj, w tym miejscu pojawi się prążkowanie. I napinamy tą klatkę piersiową, napinamy biceps, triceps, bark również jest napięty. I teraz uwaga na jedną rzecz. Często zawodnicy za wysoko podnoszą ręce. Co nam to daje? Niestety zasłaniają swoje atuty. To znaczy zasłaniają sobie mięśnie zębate klatki piersiowej i mięśnie skośne brzucha, na które ciężko pracowali. Więc żeby tego nie robić, ręce muszą być troszeczkę niżej niż taki poziom, bo po prostu sobie zasłonicie mięśnie skośne i zębate klatki piersiowej. Więc ręka mniej więcej na takiej pozycji. Kolejnym błędem, o którym często zawodnicy zapominają, jest zapominanie o napinaniu tego mięśnia, czyli lewego piersiowego większego. W przypadku oczywiście Michała, bo możesz pozować na drugą stronę, no to będzie pozycja odwrotna. Ale często zapominają ludzie napiąć tej strony klatki piersiowej. No i rotujemy całym ciałem. Rotujemy się całym ciałem. Jeżeli chcesz się przekręcić do sędziów, to niestety nie tylko samym tułowiem się rotujesz, tylko rotujesz się cały. A więc do pozycji klatki piersiowej, jeżeli masz napiętą klatkę piersiową i chcesz pokazać sędziemu, który jest tam, to nie robisz czegoś takiego, tylko do sędziego się ustawiasz w ten sposób. Czyli cały manewrujesz, całym ciałem, ponieważ będziesz wyglądał pokracznie i szczególnie wygląda to przy bicepsach przodem. Zrób, Michał, bicepsy przodem teraz. Iwona, stań sobie tam, tam na końcu. O tutaj. Daj bicepsy przodem do lustra, tak jak stoisz. I przykładowo tam jest sędzia. I gdy Michał zrobi samo skierowanie tułowia tutaj, no to wygląda po prostu pokracznie. Natomiast gdy się cały przestawi do sędziego, no to sędzia go zobaczy w całej pełnej okazałości. A sędziów jest naprawdę dużo i sędziowie są rozłożeni po całej długości sceny. Więc jeżeli trafisz na pozycję przykładowo po prawej stronie, maksymalnie po prawej stronie, a sędzia jest kompletnie po lewej stronie, no to nie zobaczy tego efektu, jeżeli się do niego nie ustawisz. I przykładowo wytrzymasz 2-3 sekundy frontalnie do przodu i na sekundę
odkręcisz się i pokażesz sędziowi po lewej stronie swoje atuty. Dzięki temu sędzia zobaczy twoje walory w pełnej okazałości. Słuchajcie, jeżeli startujecie w kulturystyce klasycznej, to dochodzą wam jeszcze cztery pozycje obowiązkowe, tak zwane w prawo zwrot. Nie ma czegoś takiego jak lewo zwrot. A więc zapamiętajcie sobie, że tylko obracamy się w prawą stronę. Często zawodnicy zapominają się na scenie i jak usłyszą komendę w prawo zwrot, to zawodnik się odwraca w lewą stronę. I wtedy widzisz, że zawodnik stoi do ciebie twarzą, a powinien stać tyłem. I wtedy ty zaczynasz mieć zamotkę i zaczynasz się zastanawiać, czy to ty źle stanąłeś. Słuchajcie, zawsze jest komenda w prawo zwrot i nawet jeżeli przed tobą kolega stanie do ciebie twarzą, to ty dobrze stoisz, ponieważ stanąłeś w prawo zwrot. I teraz chcę wam pokazać, jak wygląda przechodzenie z pozycji do line-upu w prawo zwrot. Zobaczcie, co się dzieje z nogami. Możemy przejść normalnie drepcząc w miejscu. Zobaczcie, po prostu przestawić się w ten sposób, tak jak teraz. Jeszcze raz. Stań przodem i przekręć jeszcze raz. I to jest takie dreptanie w miejscu. Natomiast profesjonalne przejście, i chcę, żebyście się tego nauczyli, to jest następująca pozycja. Na prawej stronie piętę opieramy o ziemię, a palce podnosimy do góry. Natomiast na drugiej nodze robimy odwrotnie. To na palcach stoimy, a pięta jest w górze. Rotujemy się i dostawiamy nogę. I pozycja line-upu. Umiesz zrobić pozycję line-upu? Michał nie startował w kulturystyce klasycznej, więc on nie zna pozycji line-upu. Chociaż nie, dobrze idzie. Stań z tej strony, chodź tutaj. O, to jest pozycja line-upu. W pozycji line-upu mamy ten efekt, że możemy pokazać bardzo wąską talię, czyli wciągamy brzuch na maksa, jak to jest tylko możliwe. Ręka jest zgięta, napięte są bicepsy, tricepsy, bicepsy, tricepsy, klatka, klatka i mięśnie skośne, jeżeli damy radę je napiąć. I oczywiście nogi są na przeproście, nogi nie są zgięte, nogi są tym razem na przeproście. I kolejną komendę, którą usłyszysz, zrób zooma na nogi teraz i usłyszysz w prawo zwrot. I zobaczcie, cyk i dostawiamy. W prawo zwrot, cyk i dostawiamy. W prawo zwrot, cyk i dostawiamy. Ale te komendy są tylko i wyłącznie w kulturystyce klasycznej. W tradycyjnej kulturystyce nie będzie komend w prawo zwrot, tylko będą standardowe, pozaobowiązkowe. Chcę teraz wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli słyszycie komendę zmiany pozycji, przykładowo z klatki piersiowej bokiem, zrób klatkę piersiową bokiem. I przykładowo sędzia by nagle powiedział najszersze przodem. To słuchajcie, nie popełnijcie jednego bardzo głupiego błędu, który się bardzo często zdarza. Zawodnik nie jest w stanie wytrzymać na vacuum pose i po prostu wywala brzuch do przodu. Czyli jest napięty, ma wciągniętą talię i jak słyszy najszersze przodem, to nagle i dopiero się napina. I wtedy mu bebzol wyłazi. Sędzia to momentalnie wyłapie. Także musicie się kontrolować podczas zmiany pozycji z jednej na drugą. Także z klatki piersiowej bokiem. Nawaj, klatka piersiowa bokiem. Napnij klatkę piersiową bokiem. I przejdź płynnie do najszerszych przodem. Na vacuum pose. Cały czas na vacuum pose. Czyli ten brzuch nie powinien w ogóle ani na sekundę wyjść do przodu. I wy musicie to kontrolować. Do tego służy właśnie nauka pozowania na 3 miesiące przed zawodami. A jeżeli mamy miesiąc przed zawodami, moja propozycja to jest taka, jeżeli nigdy wcześniej nie startowałeś w zawodach i będziesz się szykował do debiutów kulturystycznych, to na miesiąc przed zawodami swój trening zaczynasz właśnie od pozowania. Nie od treningu siłowego, tylko od pozowania. Dlatego, że zawodnicy, szczególnie na debiutach, zaczynają uczyć się pozować dopiero na tydzień przed zawodami. Na tydzień przed zawodami oczywiście poznasz podstawy, te, które, o których ja teraz mówię, ale nie zdążysz się wytrenować i być na tyle wytrzymały, żeby wytrzymać całe pozowanie. A prawdopodobnie będziesz startował być może w kulturystyce klasycznej, bo nie będziesz jeszcze miał na tyle rozwiniętej masy mięśniowej, więc sama pozycja line-upu cię bardzo mocno wymęczy. Dobra, bo Michał miał pozycję klatka piersiowa bokiem. Klatka piersiowa bokiem. I następną komendą, którą usłyszymy, będzie
przejście na tył. Stajemy tyłem, stajemy tyłem, przekręcamy się i komendą, którą pierwszą usłyszycie, będą to prawdopodobnie bicepsy tyłem. Zrób, Michał, bicepsy tyłem. O właśnie. I zobaczcie, na czym polega ta pozycja. Oczywiście to, że my słyszymy bicepsy tyłem, to nie znaczy, że tylko bicepsy są napinane. Spróbuj na troszeczkę mniejszym procencie się napinać. Wtedy nie będą się trzęsły ręce. Michał dawno nie pozował i zobaczcie, że Michał jest mimo wszystko wytrenowany. Niedawno miał starty, ale wystarczająco długo nie pozował i już zaczyna się męczyć. Jeżeli chodzi o biceps tyłem, to ty jesteś oceniany po prostu w pozycji biceps tyłem i twoja cała sylwetka jest oceniana, a nie tylko same bicepsy. Czyli nie są porównywane same bicepsy z innymi zawodnikami, tylko ty jesteś oceniany w pozycji bicepsy tyłem. A duże bicepsy mogą być oczywiście twoim bardzo dużym atutem. I teraz o co chodzi? Łokcie są troszeczkę wyżej niż barki. Wtedy głowa długa, ponieważ głowę długą widać tyłem, będzie bardzo ładnie napięta. Najszerszy grzbiet rozłożony na tyle, ile da radę. I teraz co z dolną częścią ciała, o której bardzo często zawodnicy zapominają. Słuchajcie, co napinamy? Przede wszystkim łydka ma być napięta do granic możliwości. Pokażecie w ten sposób mięsień brzuchaty, który będzie bardzo mocno pocięty na zawodach. Jeżeli dasz radę na debiuty zrobić taką formę, to pokażą ci się oddzielone mięśnie grupy kulczowo-goloniowej, czyli półścięgnisty, półbłoniasty, głowa długa, głowa krótka. I jeżeli da radę i masz pocięty tyłek, to możesz zrobić taką rzecz. Możesz gacie delikatnie odsłonić, nie za bardzo, bez przesady, żeby to nie było oczywiście zbyt ekscentryczne. I pokazać pocięte mięśnie pośladkowe, jeżeli oczywiście masz pocięte mięśnie pośladkowe. Michał oczywiście ma takie atuty i zawsze ma pocięty tyłek, więc delikatnie możesz wcześniej sobie gacie troszeczkę bardziej ściągnąć na tą stronę i pokazać walory na napiętego pośladka. I teraz znowu sędziowie siedzą niżej. Sędziowie siedzą niżej, a więc Michał musi stanąć nie tyle, że wyprostowany, tylko troszeczkę odchylić się do tyłu musi, żeby pod pewnym kątem sędziowie widzieli cię centralnie, prostopadle do twojego ciała. I to będzie pozycja bicepsy tyłem. Następna komenda, którą usłyszysz, to są bicepsy, najszersze tyłem. Stań może tutaj na środku. I zobaczcie, tym razem nogi są razem, troszeczkę wędzie jeszcze, Michał, stań. O, i najszersze tyłem. Kiedyś była taka pozycja, że noga musiała też odstawać, ale już to zmienili i nogi są w tym momencie razem złączone. I ta pozycja polega na tym, że najszersze grzbietu mamy rozciągnąć najdalej jak się da. I wszystko zależy od uwarunkowań genetycznych, jak nisko mamy osadzony najszerszy grzbietu. Ponieważ tutaj się wytwarza taka choinka i bardzo ładnie widać prążkowanie na najszerszym grzbiecie i na rozścięgnie najszerszego grzbietu również czasami pojawia się prążkowanie. Ale chodzi generalnie o to, żeby pokazać jak najbardziej literę V tutaj. Najczęstszym błędem w tej pozie jest zapominanie o napinaniu bicepsów i tricepsów. Popuść bicepsy i tricepsy, wyluzuję, kompletnie wyluzuj i teraz je napnij. Widzicie? Jest delikatna różnica. A gdy Michał będzie przygotowany do zawodu w dniu startowym, będzie to znaczna różnica. Więc nie zapominajcie o napinaniu bicepsów i tricepsów. Najszerszego w tej pozycji nie napniecie, ponieważ jest on rozciągnięty. I to jest jedyna rzecz, którą możecie zrobić. Mamy najszerszy tyłem. Następną pozą, którą się nauczymy, to są tricepsy bokiem. Michał, zrób proszę tricepsy bokiem. Zobaczcie, znowu ustawiamy się podobnie, tyle że tylna noga wystaje z tyłu, napinamy łydkę do granic możliwości i znowu staramy się nogą wypchnąć dwugłowy uda tak, żeby ta noga była jak najbardziej rozpłaszczona i wtedy ona zwiększy swój gabaryt. Jest to oczywiście zabieg optyczny, ale kulturystyka polega bardzo w dużej mierze na iluzji.
Czyli tak jak wyglądamy na scenie, tak w rzeczywistości na co dzień przecież nie wyglądamy. A o to chodzi, żeby na scenie zaprezentować się najlepiej jak tylko potrafimy. Dlatego cholernie ważne jest pozowanie, dlatego mówię, 3 miesiące przed zawodami powinniśmy zacząć uczyć się pozować, żeby w ogóle wytrzymać całe pozowanie w pełni, perfekcyjnie i być po prostu bardzo dobrze przygotowanym. Tym bardziej, że dzisiejsze debiuty, no to zawodnicy z pierwszych miejsc medalowych bardzo często sięgają po złote medale na Mistrzostwach Polski. I przykładem w drugim roku naszej współpracy z Michałem, Michał zdobył mistrza Polski w kulturystyce, także bardzo się cieszę, moi drodzy. No to dawaj, bicepsy, znaczy sorry, tricepsy bokiem, mamy nogi ustawione i co robimy? Łapiemy się, chodź pokażesz, stań sobie z tej strony. Zobaczcie, co Michał zrobi, musisz zooma zrobić. Zobaczcie, jak Michał się trzyma. Trzyma się palcami jedną ręką za drugą ręką, tak żeby ta ręka mu nie uciekła w tą stronę, czyli ma zablokowane ręce. Możemy się oczywiście zaczepić dwoma palcami, ponieważ ręce możemy mieć albo w ten sposób, dlatego że ręce możemy mieć nasmarowane oliwką i ręce są w tym momencie śliskie, a więc czasami może być tak, że ta ręka się nam po prostu ześliźnie. Dlatego wybierzecie sobie opcję, która najbardziej będzie pewna dla Was. Stań teraz tutaj. I o co chodzi w tej pozycji? W tej pozycji oczywiście chodzi o maksymalne napięcie tricepsa do granic możliwości, ale nie obracamy się kompletnie na bok, żeby pokazać głowę długą tricepsa, tylko to się nazywa po prostu pozycja tricepsy bokiem. My mamy pokazać całą sylwetkę w tricepsach bokiem, a więc w tej pozycji musimy się tak ustawić do sędziów, żeby talia była jak najwąższa. Zrób, Michał, vacuum poznaj. O właśnie, zobaczcie. Jest to ciężkie w tym momencie dla Michała, bo Michał dawno, tak jak mówię, nie pozował. I mamy pokazać tą część klaty, czyli ta część klaty ma być widoczna dla sędziów. Rotujemy się na tyle daleko, żeby ta część klaty była widoczna. O czym ludzie zapominają? Zapominają ludzie o napinaniu tej części klatki piersiowej oraz mięśni skośnych i zębatych klatki piersiowej. Napnij całą pozycję jeszcze raz. O właśnie. I w tej pozycji staramy się wytrzymać ile tylko da radę. Dobra. Następną pozycją nauczymy się pozować mięśnie brzucha i ud. Taką komendę usłyszycie od sędziego. Mięśnie brzucha i ud. Co robimy? Pierwsza rzecz oczywiście wykorzystanie linii startowej. Czyli możemy nogę wyrzucić przed linię startową, chyba że sędzia nam zwróci uwagę, proszę się cofnąć. No to wtedy to robimy, ale już masz przewagę. Jeżeli wyjdziesz, czyli lewą nogę podejść do końca linii startowej, o, nogę wywalasz przed siebie i możemy to zrobić na pełnym przeproście. Jeżeli mamy pełny przeprost, i jesteście dobrze przygotowani do zawodów, to na pełnym przeproście w tym momencie bardzo ładnie wyjdą Wam prążkowania na obszernym bocznym i na obszernym przyśrodkowym mięśnia czworogłowego uda. To jest duży atut. Jeżeli to zrobimy, najpierw napinamy nogę, jeżeli jest duża oczywiście, bo jeżeli masz małą nogę, to napinasz od razu wszystko naraz. To znaczy napinasz od razu nogi i od razu brzuch. Natomiast jeżeli Twoje nogi to jest Twój atut i masz duże kopyta, w moim przypadku też tak było, to najpierw napinałem nogę, pokazywałem nogę, prążkowanie na nogach i przechodzimy do pozycji brzuch. I napinamy mięśnie brzucha. I słuchajcie, jeżeli startujesz na debiutach, to moim zdaniem nie ma sensu w tym momencie tracić czasu na pokazywanie mięśni skośnych brzucha. U mnie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej za czasów, kiedy startowałem, ponieważ u mnie mięśnie proste brzucha były bardzo słabe. Ja mam genetycznie czteropak i to dosyć słabo rozwinięte. Natomiast genetycznie u mnie są bardzo mocno rozwinięte mięśnie skośne brzucha. Więc w moim przypadku był sens pokazywać mięśnie skośne brzucha, ale to jest wyjątek. Więc jeżeli masz bardzo słabe mięśnie proste brzucha, a bardzo mocno rozbudowane mięśnie skośne brzucha, to dopiero wtedy jest sens przekręcać się, wyginać się, pokazywać z pewnych perspektyw mięśnie skośne brzucha. Ale jeżeli tego nie masz, to nie trać na to czasu, tylko stój normalnie w pozycji mięśnie ud i brzucha. Jeszcze raz, Michał.
Mięśnie utki brzucha, proszę. O, właśnie. Możemy z nogą kombinować, zrób zooma, chodź zobaczysz. Możemy kombinować znowu, raz ją tak ustawiać, raz ją tak ustawiać. Jeżeli zrobimy przeprost, to pokażemy prążkowanie na czworogłowym uda. Jeżeli nogę odstawimy, to pokażemy mięsień krawiecki. A więc możemy co chwilę tą nogę zmieniać. Raz tak, raz tak. Przykładowo 2 sekundy tak, 2 sekundy w innej pozie. I sędzia sprawne, wprawne ma oko i na pewno dostrzeże te elementy. Dzięki takim patentom masz przewagę nad swoimi konkurentami, szczególnie na debiutach, u ludzi, którzy nie będą kompletnie do tego w ogóle przygotowani. Albo będą się uczyć pozować na tydzień przed zawodami. Na tydzień przed zawodami nie ma szans, żeby nauczyć się perfekcyjnie pozować. Następną pozycją, którą się nauczymy, to są pozycje dodatkowe. Pozycjami dodatkowymi są to dwie pozycje most muscular. Pokaż pierwszą pozycję most muscular. Zobaczcie, tutaj napinamy całe ciało. Stań może przodem, tutaj sobie stań. Od na środku. Zobaczcie, tak wygląda pozycja most muscular. Tutaj staramy się napiąć dosłownie całe ciało. Wszystkie mięśnie, które istnieją, staramy się napiąć. Jest to najcięższa pozycja. Napięte są mięśnie brzucha, klatki piersiowej, barków, bicepsy, tricepsy, przedramiona. Czworogłowe i zobaczcie, że Michał nie stoi na przeprostach, tylko na lekko zgiętych stawach kolanowych. A zrób przeprosty. Można oczywiście tak też stanąć, ale zdecydowaliśmy, że u Michała lepszą i korzystniejszą pozycją będzie lekko zgięty staw kolanowy. I to jest pozycja most muscular. Kiedy ją wykorzystujemy? Tę pozycję most muscular wykorzystamy w pozycji przy układzie dowolnym, albo przy dogrywce. Wtedy możesz się właśnie zaprezentować w tej pozycji. No i ta pozycja robi, szczerze mówiąc, bardzo duże wrażenie. Drugą pozycją most muscular to jest mniej korzystna pozycja, moim zdaniem, mniej atrakcyjna i ona polega na wyrzuceniu rąk do przodu i pokaż mi, jak wygląda ta pozycja most muscular. Tak wygląda druga pozycja most muscular. I znowu, noga napięta, jesteśmy pochyleni, klata jest napięta, ale wadą tej pozycji jest to, że ręce są z przodu i zasłaniają nam niestety mięśnie piersiowe większe. Dlatego moim zdaniem lepiej jest zrobić pierwszy most muscular i nie robić tego drugiego, bo zasłaniasz sobie mięśnie klatki piersiowej. Szczególnie, że dogrywka trwa niecałą nawet minutę, jest 6 was w dogrywce. W ogóle, żeby dostać się do dogrywki, to musisz znaleźć się w 6 finałowej. A jeżeli startujesz w kulturystyce klasycznej i wyjdzie was 30 na scenę, no to najpierw są półfinały, żeby dostać się do półfinałów, no to musisz się załapać do 15 półfinałowej. I dopiero z 15 półfinałowej wybierana jest 6 zawodników finału. No i z 6 zawodników finału dopiero wyłaniane są medale. Dobra, tak to wygląda. Pozowanie mam nadzieję, że nauczone. Wyciągnęliście kilka błędów swoich, poprawicie swoje pozowanie i widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy. Dzięki Michał za pozowanie. Do następnego, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Elo!